Witam serdecznie, zagramy sobie w Hitmana 2, jest dostępna na Steamie za darmo wersja jakby demonstracyjna tej gry, gdzie możemy rozegrać sobie pierwszą część, drugiej części tej jakby Hitmana 2. Misja Zew Nocy w Nowej Zelandii. Zagramy sobie, zobaczymy jakie zadania tutaj mamy do dyspozycji. Wstęp sobie ominiemy. Pokażę jak w... No hostile presence. Understood. Alma Reynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Reynard is one of the Shadow Clan's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E 47. On my way. Pokażę w jak łatwy sposób właśnie tego Hitmana tą pierwszą część przejść, o ile mi wyjdzie, bo to zawsze czasami może nie wyjść. Tak, tutaj trzeba się wspiąć po róże. Także idziemy tutaj, przeskakujemy na X-ie. Takie ustawienia durne są w tej grze, że ja nie wiem kto to wymyślił, żeby na X-ie się móc wspinać bardziej na spacji. Myślę, że to by było lepsze rozwiązanie, ale tutaj wymyślili, że na X-ie. Dobra, weźmiemy sobie tę zabawkę, może się przydać. Przejdziemy sobie tutaj, weźmiemy sobie po lewej stronie papiery. Jesteśmy w sypialni. Founder of Dynasty Global. The world's largest internet retailer. Hmm. If Pierce is a Providence operative, he's likely on the Shadow Client's hit list. But it's not what we came for. Keep looking, 47. Here we go. For the office computer, no doubt. Weźmiemy sobie shurikeny 3 i tutaj pistolet z tłumikiem. No i hakujemy komputer. I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. Weźmiemy sobie shurikena. Jeden jest tylko cel. Trzeba przeczekać chwilę. Tu już cel trzeba namierzyć sobie. On zaraz podejdzie bliżej. Max? Maximilian? Here, boy. Powinna przyjść bliżej. Tyk! No i załatwione. Wychodzimy stąd. Tutaj trzeba przeskoczyć. Trzeba uważać na ochroniarzy, bo tutaj mogą być. No i dobra. I uciekamy stąd. Area clear. Proceeding to next sector. Tutaj jeszcze sprawnie możemy sobie czmychnąć, nawet nie zwracając na siebie uwagi. Możemy spróbować sobie przełączyć na broń. Uruchomimy alarm w tym samochodzie. Zobacz. Hop się obrócił. I można sobie przejść. Hmm.
to get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. Ale trochę pech tutaj widzę. Dobra, weźmiemy sobie zabawkę, która sprawi, że rozproszy tego gościa. Say what? No i dobra, poszedł sobie zobaczyć, co się stało. A my możemy dalej tutaj czmychnąć. Bierzemy broń. Tylko jeden podejdzie do tego. No i pozałatwiani. Koniec z misji. Możemy sobie później obejrzeć zwiastun. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tę wersję demonstracyjną. Trzeba być połączonym z serwerem, żeby zobaczyć te wyzwania. Niedostępne w trybie offline to jest, okej. W sumie jeszcze wyzwania można by było porobić, bo są takie, żeby otruć na przykład, albo w jakiś tam specyficzny sposób zabić daną ofiarę. Zlecenia. Hitmana 1 graliśmy, no było o wiele więcej tych wszystkich misji. Myślałem, że tu będzie misja właśnie linia mety też dostępna, ale nie ma w tej wersji demonstracyjnej. Tu jest więcej przerywników filmowych, raz, dwa, siedem. Siedem misji kosztuje ponad 200 zł. No powiem szczerze, że jak za 7 takich misji, no to droga cena. A ja z wami się żegnam, także trzymajcie się ciepło, cześć.